Ja się nazywam Łukasz Zagrajek, studiuję finanse i rachunkowość na drugim roku i zanim przejdę w ogóle do właściwej części prezentacji, mam wielką przyjemność zaprosić rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, profesora, doktora habilitowanego Andrzeja Kaletę, żeby powiedział kilka słów dla Was i dla nas. Zapraszam. I ja witam bardzo serdecznie. Chciałbym powiedzieć w murach naszej uczelni. W murach, ale wirtualnych murach naszej uczelni. No i witam Was, wyobrażając sobie, że tam jesteście. Tutaj to, niestety to jest taki eksperyment, rzeczywiście dni otwarte, a zamknięte. Natomiast mi się wydaje, że to wcale nie zmienia generalnie sensu takich spotkań, bo rzeczywiście my jako uczelnia no w tych wyjątkowo trudnych czasach funkcjonujemy. Funkcjonujemy właśnie na takich zasadach zdalnego kontaktu. To pewnie niekoniecznie jest nasz wymarzony sposób funkcjonowania, choć nowoczesny. Natomiast zdecydowanie zależy nam na tym, żeby to jak najszybciej przejść do wersji z wirtualnej do wersji realnej, bo wydaje się, że uczelnia nasza w wersji takiej rzeczywistej jest atrakcyjniejsza niż takiej wersji, którą dzisiaj będziemy Wam przedstawiać. Natomiast to nie zmienia faktu, że bardzo gorąco na Was czekamy, żebyście pojawili u nas już w wersji takiej twarzą w twarz. Wyobrażamy sobie, że to rzeczywiście w tej chwili pewnie macie dużo dylematów i wątpliwości, jak wybrać przyszłość. Natomiast tutaj wydaje się, że akurat jeżeli chodzi o uczelnie ekonomiczne, uczelnię ekonomiczną, to tutaj w miarę szybko chyba będziemy w stanie znaleźć swoje miejsce i to pole współpracy z Wami. Czyli mówiąc krótko, czekamy na Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Liczymy i liczę osobiście na spotkania w normalnych rzeczywistości, w normalnym świecie. Czekamy i do zobaczenia. Dziękuję panie profesorze, a teraz przejdziemy do prezentacji. Dlaczego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu? To jest podstawowe pytanie, na które postaram się właśnie wam odpowiedzieć w tej prezentacji. Ale możecie już się zastanawiać, jak sami byście sobie odpowiedzieli na to pytanie, zastanawiając się, do jakiej uczelni będziecie próbowali się rekrutować. Przede wszystkim kampus Uniwersytetu Ekonomicznego. Tutaj oczywiście jest parę bardzo ważnych danych na naszej prezentacji. Niemniej dla mnie chyba najważniejsze jest to, że kampus jest po prostu skupiony w jednym miejscu. Nie mamy żadnych oddziałów rozmieszczonych po całym Wrocławiu, tylko i wyłącznie jedno miejsce, maksymalna odległość pomiędzy jednym budynkiem, gdzie mamy zajęcia, a drugim budynkiem to jest, nie wiem, 100 metrów, coś takiego i maksymalnie możemy przejść jedną ulicę, na której i tak są światła drogowe, więc nic nas na pewno nie przejedzie i o to nie musicie się bać. Zaraz obok również są akademiki. Dwa akademiki, Ślężak i Przegubowiec, gdzie to jest około 1200 miejsc, w których będziecie mogli się zakwaterować, jeśli będziecie oczywiście w akademiku mieli ochotę mieszkać. No i to jest kolejna rzecz, która jest po prostu niesamowicie wygodna, bo wystarczy, że wstaniecie wtedy i w 5 minut od razu po wstaniu, wystarczy, że tylko się ubierzecie, no i co, umyjecie zęby, od razu możecie być po prostu na zajęciach na naszej uczelni, więc nie ma tutaj mowy o tym, żeby można było zaspać. Studium wychowania fizycznego. No tutaj jak wiadomo, na każdym uniwersytecie, na każdej uczelni wyższej trzeba zaliczyć ileś semestrów wychowania fizycznego, tak zwanego WF-u. Mamy oczywiście bardzo nowoczesną bazę sportową, w której skład wchodzą różne sale do gier zespołowych, aerobik, ścianka wspinaczkowa, siłownia, sala rehabilitacyjna, kryty basen, sauna i wiele innych. A tak ogólnie to mamy 20 różnych dyscyplin sportowych, więc na pewno będziecie mieli wybór na to, żeby faktycznie chodzić na zajęcia, które będą właśnie Was interesowały. Nowoczesna biblioteka. Oczywiście tutaj jest dużo różnych bardzo ważnych liczb, ale dla mnie chyba najważniejsze jest to, że mogę w każdej przerwie, w każdym okienku, czy po zajęciach, czy przed zajęciami, a nawet w weekend, mogę sobie po prostu do biblioteki podejść, wejść na bardzo dużą bazę komputerów, gdzie mogę sobie podłączyć pendrive'a, mogę wejść do internetu, ściągnąć z chmury jakąś prezentację, coś, dokończyć jakiś projekt, poprawić, nawet zrobić w całości, albo nawet jak jestem śpiący, mogę po prostu podejść do biblioteki i sobie przespać się w ciszy na jakiejś pufie w strefie tak zwanego chilloutu tam. Kolejną rzeczą, która jest niesamowita w naszej bibliotece, to jest to, że możemy wynajmować sobie wcześniej tak zwane boksy do pracy. Są to wygłuszone pomieszczenia, w których możemy robić projekty grupowe.
Więc powiedzmy, mamy do zrobienia w pięć osób prezentację, nie mamy warunków domowych do tego, żeby przyjąć tyle osób, albo po prostu mieszkamy od siebie bardzo daleko, no to po zajęciach albo w okienku możemy sobie wynająć taką salę, podejść tam i spokojnie prezentację czy projekt zrobić nawet z takiej ilości osób i wcale nie musimy być tam do końca cicho, bo właśnie jak mówiłem, pomieszczenia te są wygłuszone. Studium języków obcych. Tutaj u nas standardem jest to, że mamy 6 języków obcych i to jest angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski i francuski. Tak, udało mi się wszystkie wymienić z pamięci i każdy jest na 6 poziomach zaawansowania, dzięki czemu będziecie mogli spokojnie wybrać sobie język, na który tylko będziecie mieli ochotę. Prócz tego SIO organizuje lektoraty dla studentów z języka chińskiego i japońskiego. Niemniej chciałem tutaj tylko jeszcze dodać, że tak naprawdę nasze studium języków obcych, czyli tak zwane SIO, obsługuje wszystkie najważniejsze certyfikaty, jakie tylko możecie chcieć mieć do pracy, czy na jakieś inne, do jakichś innych celów, które wam mogą być potrzebne. Więc spokojnie możecie je wszystkie u nas robić i dostawać te zaświadczenia. Współpraca międzynarodowa. Właśnie mój znajomy z grupy miał wyjechać w tym semestrze właśnie do Japonii, bo nauczył się tego języka japońskiego wystarczająco dobrze przez ten lektorat, przez ten rok. Niestety, wiadomo, przez aktualną sytuację nie doszło to do skutku, natomiast jest to po prostu przełożone, nie ucieknie. Ale zawsze możecie na wszystkie różnego rodzaju Erasmusy, czy inne projekty najbardziej popularne, możecie dzięki naszej uczelni po prostu pojechać, bo jest to, mam po prostu podpisane mnóstwo umów z różnymi uczelniami na całym świecie, które umożliwiają nam taką współpracę. I jeśli nawet się postaracie bardzo, to i na pierwszym roku, na pierwszym stopniu studiów, i na drugim sumarycznie jesteście w stanie spędzić za granicą nawet do 2 lat. Więc no, niesamowite możliwości tak naprawdę. A tutaj jest mapka podglądowa, na której możecie zobaczyć, z iloma uczelniami w poszczególnych częściach świata mamy podpisane umowy na to, żeby takie wymiany móc dokonać. I jak widać, Japonia też w to jest uwzględniona. Więc tak jak w sumie patrzę po mojej grupie nawet uczelnianej, to chyba na każdym semestrze, poza oczywiście pierwszym semestrem, gdzie no ciężko wyjechać na wymianę od razu po dostaniu się, kogoś z mojej grupy nie było, bo właśnie gdzieś wyjechał za granicę na jakąś wymianę studencką. Więc wszystko przed wami. Koła naukowe i organizacje studenckie. To jest chyba coś, co jest dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy na naszej uczelni. To znaczy niesamowite zaangażowanie naszych studentów. Ja sam należę do NZS-u, czyli Niezależnego Zrzeszenia Studentów, nie mylić z Narodowym Zrzeszeniem Studentów. I tam miałem okazję poznać mnóstwo super ludzi, zrobić mnóstwo bardzo fajnych projektów. Realizowaliśmy takie rzeczy jak na przykład Wampiriada, Prawie Kino, NZS Zwierzaki i tak dalej, i tak dalej. Charytatywne, rozrywkowe, ale również i dydaktyczne, związane z edukacją do dalszej pracy czy do studiów. Tutaj macie wielką dowolność, bo nasza baza kół naukowych i organizacji studenckich jest naprawdę olbrzymia, o czym też świadczy po prostu ilość naszych studentów, którzy do nich uczęszczają, bo co piąty student studiów stacjonarnych działa aktywnie w kole naukowym lub organizacji studenckiej. Zwróćcie uwagę tutaj na słowo aktywnie, bo to jest najważniejsze tutaj słowo, bo to, że ktoś tam po prostu dołączył i później nic nie robi, to nie znaczy, że jest aktywny. Co piątej osobie chce się coś robić poza tylko studiowaniem i ewentualnie pracą czy czymś podobnym, co jest naprawdę wartościowe, ponieważ możemy później to sobie wpisać w CV, zaliczyć tym jakieś praktyki czy inne tego typu rzeczy i nauczyć się mnóstwa bardzo wartościowych rzeczy, nie tylko pracy w grupie, ale również jak organizować eventy od podszewki po prostu. I tutaj właśnie kilka naszych projektów, które są realizowane przez nasze koła naukowe oraz organizacje studenckie. Co prawda ten środkowy, czyli spotkanie z ludźmi ze świata biznesu, nie jest projektem, a sektorem, jakby w którym się obraca kilka organizacji i kilka kół naukowych. Niemniej opowiem pokrótce o tej trójce. Autostop Race, czyli ASR. To jest największy wyścig autostopowy w Europie. Nasz uniwersytet właśnie to organizuje. Zapisy na niego kończą się mniej więcej w 50-55 sekund. Nie pamiętam, jak było w tym roku. Niemniej to jest 500 ludzi, którzy ścigają się w jakiś zakątek Europy, żeby tam być pierwszym i żeby się tam bawić później razem
a potem jakoś wrócić oczywiście. Czasami autostopem, czasami już zorganizowanym powrotem. Tak jak mówiłem, spotkania z ludźmi świata biznesu. Tutaj jest bardzo różnie, bo nie ograniczamy się tylko do ludzi ze świata biznesu, ale również ze świata mediów, ze świata około biznesowego, więc poza takimi osobami jak na przykład prezes PKO Bank Polski, który miał u nas okazję być kiedyś, mieliśmy okazję gościć generała, który mówił trochę o biznesie w kontekście wojska. Miał być u nas na przykład Karol Paciorek, który jest znanym bardzo influencerem YouTube'owo-radiowym tak naprawdę, czy nawet chłopaków z grupy Dandycore, którzy zajmują się klasyczną męską elegancją oraz wizerunkiem w biznesie i ogólnie w mediach. Więc jeśli macie ochotę kogoś zaprosić i poznać tą osobę na żywo, a nawet się z tą osobą zaprzyjaźnić, nic nie stoi na przeszkodzie. Dołączcie do organizacji, która robi coś takiego i po prostu zaproście tę osobę. I Ekonomalia, których chyba nie muszę nikomu przedstawiać, bo jeśli ktokolwiek miał jakikolwiek związek z Wrocławiem albo Dolnym Śląskiem, doskonale wie, że jest to druga największa impreza zaraz obok juwenaliów, masowa robiona przez studentów. No i po czymś takim, jeśli wpiszecie sobie do CV, że organizowaliście Ekonomalia, no to chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby robić już tylko większe rzeczy i, no nie wiem, Sylwester z dwójką stoi przed wami otworem. Więc dajcie się tym wszystkim zainspirować, poszukujcie siebie za pomocą właśnie takich aktywności i róbcie to, co wam w duszy gra i dzięki czemu będziecie szczęśliwi. A tutaj parę takich bardziej suchych danych, ale bardzo ważnych niemniej, bo absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego na rynku pracy radzą sobie bardzo dobrze. 91% osób, które zrobiło u nas magistra, ma w tym momencie pracę. To jest naprawdę duży odsetek, jak się nawet patrzy na inne uczelnie, szczególnie, że 76% z tych osób, czyli ponad 3/4 osób, znalazło tę pracę już w 3 miesiące. Kończycie studia i za 3 miesiące macie 3/4 szans na to, że znajdziecie tą pracę. Znaczy się, wiadomo, praca sama się nie znajdzie, trzeba je troszkę poszukać. Niemniej jest to naprawdę proste. I 75%, czyli znowu 3/4 osób pracuje w branży, która jest związana z kierunkiem jego studiów. To nie znaczy oczywiście, że jeśli przyjdziecie na kierunek, który jednak was nie zainteresuje, ale będziecie chcieli go skończyć, to że będziecie musieli w danej branży pracować, macie multum możliwości. Niemniej, jeśli kierunek będzie po prostu dla was, to nic nie stoi właśnie na przeszkodzie, żeby pracować właśnie w tej branży. No i oczywiście 85% osób jest zadowolonych ze swojej pracy. To jest bardzo duża szansa na to, że i również wy będziecie szczęśliwi pracując tam, gdzie będziecie pracować po naszym uniwersytecie. Studia pierwszego stopnia zawierają w sobie 11 kierunków kształcenia. Nie będę opisywał tutaj każdego z osobna, bo no jest to delikatnie bez sensu, bo ta prezentacja trwałaby pewnie grubo ponad godzinę. Niemniej zapraszam was serdecznie, żebyście zapoznali się z nimi na naszej stronie internetowej, gdzie są kompleksowo opisane, jak i również będziecie mogli tam się dowiedzieć, jakie są specjalizacje konkretne tych kierunków. Oraz ważne jest to, żebyście sprawdzili, czy dany kierunek jest stacjonarny, czy niestacjonarny, bo tutaj to może się między sobą różnić. Jeśli nie wiecie, to też studia pierwszego stopnia trwają na licencjacie 3 lata, czyli 6 semestrów, poza zarządzaniem i inżynierią produkcji. Tutaj to jest 3,5 roku, czyli 7 semestrów, ponieważ są to studia inżynieryjne i po 3,5 roku, jeśli oczywiście wam się uda do tego czasu dotrwać, to będziecie mieli inżyniera. Studia pierwszego stopnia w języku angielskim. Tutaj mamy 4 kierunki kształcenia: Business Management, Business Informatics, Finance i International Business. Jeśli chodzi o studia w języku angielskim, to chyba każdy potrafi mniej więcej sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to może być wartościowe, bo język angielski już nawet nie jest przyszłością, on jest teraźniejszością i tak naprawdę nie ma właściwie pracy biznesowej, gdzie on nie byłby przynajmniej w podstawowym stopniu potrzebny, a w momencie, kiedy przez 3 lata bądź nawet 5 lat oswoicie się z tym angielskim, przede wszystkim angielskim biznesowym do tego stopnia, żeby po prostu był on dla was naturalny w tym świecie biznesu, no to będziecie mogli dostać się właściwie nie tylko do każdej pracy w Polsce, ale również do każdej pracy na świecie.
Studia drugiego stopnia i tutaj mamy 13 kierunków kształcenia. Również polecam zapoznać się z każdym z nich na naszej stronie internetowej, jak i również, tak jak już mówiłem, sprawdzić, czy dane studia są stacjonarne, czy niestacjonarne. I tutaj znowu wyjątkiem jest, bo wszystkie powinny mniej więcej trwać 2 lata, czyli 4 semestry, żeby mieć tego magistra. Niemniej zarządzanie i inżynieria produkcji, przez to, że inżynierka trwa 3,5 roku, to tutaj studia drugiego stopnia trwają roku półtorej. Więc macie magistra w tym samym czasie, co wszyscy inni, tylko wam się ten środkowy stopień przesuwa delikatnie. Studia drugiego stopnia w języku angielskim i tutaj mamy tylko już 3 kierunki, Business Management, Finance i International Business, gdzie no już w sumie rozwodziłem się nad tym angielskim, nie mam co tutaj wiele więcej mówić. Zapoznajcie się na stronie internetowej, co tam fajnego się w tym znajduje. Znajdźcie, jakie są również specjalizacje, bo to też może was interesować w perspektywie czasu, na jakiej specjalizacji dokładnie będziecie się uczyć po jakimś tam czasie. Zasady i harmonogram rekrutacji. I tutaj mam bardzo dużą przyjemność zaprosić dyrektor Centrum Obsługi Dydaktyki i Spraw Studenckich, panią Katarzynę Łukaszewską, która coś więcej opowie o samej rekrutacji na nasze studia. Zapraszam. Dzień dobry. Ja również witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym wirtualnym dniu otwartym w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Kolega przed chwilą dosyć obszernie przedstawił informacje o naszej uczelni i zachęcił do tego, żeby tutaj studiować, że tu jest ciekawie i bardzo fajnie. Natomiast ja przedstawię w kilku zdaniach zasady rekrutacji na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zasadniczym elementem postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia w uczelni jest konkurs świadectw maturalnych. Kandydaci kwalifikowani są na podstawie sumy punktów zdobytych na egzaminie maturalnym w części pisemnej. Kandydaci zobowiązani są zdawać 3 przedmioty i te 3 przedmioty brane są pod uwagę przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia. Jest to język obcy nowożytny, matematyka i 1/3 dowolny przedmiot wybrany przez kandydata spośród grupy przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Czyli może to być geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia bądź język polski. Jak uczelnia przelicza punkty rekrutacyjne z punktów uzyskanych na maturze? Uczelnia nie narzuca kandydatom poziomu, na którym ma zdawać maturę. Jednakże nasze zasady określają algorytm liczenia, przeliczania punktów procentowych zdobytych na maturze na punkty rekrutacyjne, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji. I tak 1 punkt procentowy uzyskany na maturze na poziomie rozszerzonym jest równy 1 punktowi rekrutacyjnemu, natomiast 1 punkt procentowy zdawany na poziomie podstawowym równa się pół punkta rekrutacyjnego na naszej uczelni. I wyjątkiem są absolwenci klas dwujęzycznych, gdzie 1 punkt procentowy zdawany, 1 punkt procentowy uzyskany na egzaminie z języka obcego, zdawanego na poziomie klas dwujęzycznych, daje 1,5 punkta rekrutacyjnego. A co w sytuacji, kiedy kandydat wybiera jeden z 4 kierunków, które prowadzimy w języku angielskim? Co do zasady, to są te same przedmioty, prawie te same przedmioty i prawie te same przeliczenia punktów, jednakże język obcy musi być językiem angielskim i to zdawanym na poziomie rozszerzonym. A jaką mamy kwalifikację na studia drugiego stopnia? W jaki sposób kandydaci na studia drugiego stopnia mają szansę stać się naszymi studentami? W dwojaki sposób. Albo nasi absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jeżeli zdecydują się kontynuować ten sam kierunek studiów na naszej uczelni, na studiach drugiego stopnia, mają szansę być kwalifikowani na podstawie średniej ocen z 5 semestrów studiów pierwszego stopnia, bądź
mogą albo muszą podejść do egzaminu kwalifikacyjnego, o ile chcą studiować na innym kierunku niż ukończyli ten na pierwszym stopniu. Wszyscy inni pozostali kandydaci, czyli absolwenci innych uczelni, którzy będą chcieli przystąpić do rekrutacji na naszą uczelnię, będą zobowiązani przystąpić do testu egzaminacyjnego. Prowadzimy oczywiście, tak jak kolega przed chwilą powiedział, trzy kierunki na studiach drugiego stopnia, trzy kierunki w języku angielskim. Zasada rekrutacji jest identyczna, jaką powiedziałam, przed chwilą omówiłam, jednakże kandydat test kierunkowy zdaje w języku angielskim oraz zobowiązany jest do udokumentowania, przedstawienia dokumentu bądź certyfikatu znajomości języka angielskiego i może to być certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, bądź może przystąpić do testu z języka angielskiego przeprowadzonego przez nasze studium języków obcych, może również legitymować się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia w języku angielskim. A teraz sześć kroków do szczęścia. Sześć kroków, aby stać się studentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dla kandydatów na studia pierwszego stopnia, czyli najpierw uczelnia uruchomi rejestrację kandydatów, kandydaci będą mogli się logować na naszej stronie, wybierać kierunek studiów, określać przedmioty kwalifikacyjne, wnieść opłatę, wgrać zdjęcie elektroniczne, które będzie niezbędne do wydania legitymacji studenta. Później wpisać, zalogować się ponownie na naszą stronę, na konto internetowe i po uzyskaniu wyników matury, po uzyskaniu świadectwa maturalnego, a to się mniej więcej, przynajmniej do tej pory działo mniej więcej po miesiącu od rozpoczęcia matury, wpisać wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym. My jako uczelnia zweryfikujemy to w Krajowym Rejestrze Matur i ustalimy progi punktowe kwalifikujące kandydatów do przyjęcia na te studia. Wtedy na swoich kontach rekrutacyjnych zobaczycie komunikaty zakwalifikowany bądź przeniesiony na listę rezerwową, więc kandydaci, którzy zobaczą komunikat zakwalifikowany, otrzymają również informacje, do kiedy i gdzie mają złożyć komplet dokumentów. Jeśli złożysz te dokumenty w komisji w wyznaczonym terminie, staniesz się studentem, staniesz się przyjętym kandydatem na studia. Studentem staniesz się 1 października po podpisaniu ślubowania na studia. W uczelni działa biuro rekrutacji, które zaprasza do kontaktu. Tutaj widzicie adres mailowy, telefon. Żadnego pytania staramy się nie zostawić bez odpowiedzi. Proszę dzwonić, proszę pisać swoje pytania, wątpliwości. Nie zostawimy was bez odpowiedzi i rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Kasiu. Więc tak jak pani już wspomniała, można spokojnie tutaj się kontaktować. Czym dla nas jest ta uczelnia, czym dla was jest ta uczelnia? Jestem przekonany, że praktycznie każdy odpowiedziałby jedno i to samo. Czyli, że nasza uczelnia to są po prostu ludzie. Ludzie, z którymi się uczymy, ludzie, z którymi się bawimy, ludzie, którzy nas uczą, z którymi pracujemy i z którymi będziemy trzymać kontakt do końca naszego życia, albo krócej, nikt nam nie każe, prawda? I właśnie dzięki nim możemy po prostu nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale również odkryć siebie. A to jest chyba najważniejsze w naszym życiu. A teraz zapraszam do sekcji pytań i odpowiedzi, do których to mam bardzo wielką przyjemność zaprosić dziekana do spraw kształcenia doktora Marka Wąsowicza oraz panią, którą już poznaliście, czyli dyrektora Centrum Obsługi Dydaktyki i Spraw Studenckich, panią Katarzynę Łukaszewską. Witam serdecznie. Ja również. Tutaj mamy kilka pytań od naszych kandydatów. Jak widzę, pierwsze pytanie, które pojawiło się dosyć już dawno od pani, tutaj ciężko jest przeczytać to imię, może Nguyen mniej więcej, bo to jest parę dziwnych znaków. W jaki sposób rekrutowani będą studenci zagraniczni ze stypendiami spółdzielczymi między dwoma krajami? Szczerze powiem, nie spotkałam się tutaj na uczelni, nie mieliśmy w przypadku takiego stypendium, ale niemniej jednak
rekrutacja cudzoziemców odbywa się co do zasady wszystkich tak samo. Kandydat, bo czymś innym jest przyjęcie kandydata cudzoziemca na studia, a czymś innym jest czy finansowanie tych studiów, czy pomoc materialna w sensie stypendiów, przeróżnych stypendiów. W związku z czym ja się odniosę do zasad rekrutacji cudzoziemców na studia. Cudzoziemiec, jeśli uzyskał swoje świadectwo maturalne bądź dyplom za granicą, zobowiązany jest do legalizacji tych dokumentów. Legalizację stanowi bądź apostille, bądź legalizacja. To w zależności od tego, czy dany kraj podpisał konwencję haską, czy nie, ale to te wszystkie informacje szczegółowe są na naszej stronie w zakładce rekrutacja cudzoziemców. Tam jest dokładnie szczegółowo opisane wymogi co do dokumentów, które kandydat musi złożyć. Tam jest również bardzo dokładnie opisane, czym jest apostille, gdzie go można zdobyć, gdzie można świadectwo bądź dyplom legalizować. I następne, świadectwo legalizowane bądź apostille należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego na język polski. Do tego kandydat na nasze studia zobowiązany jest przedstawić skalę ocen na tym obowiązującą w kraju wydania tego świadectwa. Na niektórych świadectwach, tak jak na naszych świadectwach maturalnych, jest skala ocen i wtedy dodatkowego dokumentu nie potrzeba. Jednakże jeżeli na świadectwie zagranicznym takiej skali ocen nie ma, należy w szkole, która to świadectwo wydała, pobrać taki dokument udokumentowany, skala ocen, żebyśmy po prostu umieli jako uczelnia przeliczyć te punkty na nasze punkty rekrutacyjne. Ponadto cudzoziemiec powinien posiadać legalny pobyt w Polsce. Często się zdarza tak, że nie ma, w momencie ubiegania się o przyjęcie na studia, jeszcze nie ma wizy bądź karty pobytu, ale przyjeżdżając do nas na studia, taki legalny pobyt w Polsce musi mieć. Kandydat musi przedstawić ubezpieczenie zdrowotne, czyli polisę ubezpieczeniową i zasadniczo to byłoby wszystko z tych podstawowych, najważniejszych dokumentów, jednakże teraz należy rozgraniczyć jeszcze przyjęcie na studia cudzoziemca, który posiada uprawnienia do studiowania bezpłatnie i studenci, którzy za studia płacą. I wspomnę o opłatach za studia dla tej właśnie drugiej grupy kandydatów, czyli cudzoziemcy, którzy nie mają uprawnień, nie posiadają uprawnień do studiowania bezpłatnie, czyli nie są obywatelami Unii Europejskiej, nie mają karty Polaka, nie mają zezwolenia na pobyt stały w Polsce, to ci studenci studiują u nas odpłatnie i opłata za studia wynosi 1050 euro za semestr za studia w języku prowadzone w języku polskim i 1250 euro za studia prowadzone w języku angielskim. Dobrze, tutaj mamy delikatnie żartobliwe pytanie od Krzysztofa. Czy studiując będzie można poznać dziekana? To zależy, jak to na to patrzeć. Tak czasami można powiedzieć, że lepiej nie poznawać dziekana. To znaczy, ci, co gorzej, że tak powiem, się uczą, częściej mają do czynienia z dziekanem niż ci, co lepiej. Ale oczywiście, że będzie można poznać dziekana i to nie jednego, no bo dziekani, tak samo jak inne osoby, prowadzą zajęcia. Więc jak najbardziej tak, a po drugie no, uczestniczymy też w różnych eventach na uczelni, czy studenckich, który pan przedstawiał wiele eventów studenckich, więc my też tam uczestniczymy, więc jak najbardziej będzie można oprócz tego prezesa PKO też poznać dziekana czy rektora. Dobrze, czy na drugim stopniu jest tyle zajęć, że da się pracować chociaż na pół etatu? Pyta Iza Asia. Nie wiem, które to jest imię. To jest trudne pytanie. Staramy się tak układać program studiów, żeby faktycznie dało się to robić. Ale czy dostaniecie taką gwarancję? No nie możemy wam tego zagwarantować. My staramy się tak, żeby przynajmniej 2 dni, żebyście mieli wolne od zajęć na drugim stopniu. Na drugim roku to już nawet są 3 dni i więcej, więc tutaj jest jakby możliwość. To jest kwestia też, jak będziecie sobie układać też różne zajęcia wybieralne.
które są, czy na przykład przedmioty humanistyczne, czy języki. Więc tutaj pewna swoboda tego działania jest. Nie jest tak dużo godzin jak na studiach pierwszego stopnia. Wyjątkiem tutaj jest faktycznie zarządzanie inżynieria produkcji, bo tam w 3 semestrach jest mniej więcej 25% więcej godzin niż na innych programach w 3 semestrach, więc tam by było bardzo trudno, żeby tam mogą być nawet 4 dni zajęciowe, więc tutaj będzie bardzo trudno. Na innych kierunkach 2 dni przynajmniej powinny być wolne. Mogą się przejściowe rzeczy zdarzać tak, że one tam będą w jakimś stopniu minimalnym zajęte, ale tak staramy się, żeby jednak te 2 dni, żebyście mieli możliwość podjęcia po prostu pracy. Tutaj z własnego doświadczenia dopowiem tylko, że skoro na 2. stopniu jest mniej godzin zajęć niż na 1. stopniu, a ja sam jestem na 2. roku i spokojnie jestem w stanie łączyć pracę zarobkową ze studiami, nie opuszczając tych studiów, jak i również nie powodując, że tak naprawdę jakkolwiek moja nauka na tym cierpi, a znam nawet osoby, które na innych umowach niż o pracę są w stanie wyrabiać podobną ilość godzin tak naprawdę jak przy pełnym etacie, po prostu pracując w bardzo różnych godzinach, jak im się to jakoś ładnie ułoży, więc jak najbardziej jest to możliwe. Dobrze, mamy tutaj pytanie od pani Darii. Jak z maturą międzynarodową? Ile trzeba mieć punktów, żeby się dostać? To jest dokładnie tak samo jak z każdą maturą. To matura międzynarodowa, owszem, ona ma inne punkty, ale nasze zasady rekrutacji są przygotowane na przeliczanie świadectw matury międzynarodowej. Na naszej stronie internetowej w zakładce kandydaci i w zakładce zasady rekrutacji jest tabelka, która dokładnie pokazuje, jakie punkty i jakie wartości, i właśnie tam jest poziom SL i HL, czyli ten niższy poziom i wyższy poziom, w zależności od tego, jak kandydat na jakim poziomie będzie zdawał. I tam jest przeliczenie tych punktów uzyskanych na maturze międzynarodowej na nasze punkty rekrutacyjne. Dobrze, tutaj mam bardzo ważne pytanie od pani Klaudii. Czy płatności za studia niestacjonarne należy uiścić za cały semestr z góry, czy można ewentualnie podzielić na miesiące? Generalnie przyjmujemy zasadę miesięczną w płatności. Przy płatności jednorazowej można uzyskać rabat. Rabat w wysokości? Tak, rabat 5%. 5%. Pytanie od pani Klaudii, takie bardziej poglądowe. Jeśli zdaję polski, angielski i matematykę na poziomie podstawowym i rozszerzonym, to brane będą pod uwagę wyniki tylko z rozszerzeń, czy wyniki korzystniejsze? Wynik korzystniejszy. Tu jesteśmy zgodni z panem dziekanem. Tak, wynik korzystniejszy. Zawsze system sam przeliczy, tak. Wynik dla was korzystniejszy. Czyli nawet jeżeli wy w ferworze gdzieś źle odczytacie, wiadomo, też będziecie pewnie składać na różne uczelnie mają różne przeliczenia punktów, więc system zawsze wam policzy ten korzystniejszy wynik. Jak wygląda rekrutacja na studia w momencie, w którym chcemy zacząć studiować 2. kierunek stacjonarnie, oba kierunki na Uniwersytecie Ekonomicznym? Chodzi o to, tutaj jakby dwie sytuacje. Rozumiem, że jeżeli komuś chodzi w tym samym momencie rozpoczęcia 2 kierunków, to my bardzo niechętnie do tego podchodzimy. Chodzi o to, że pogodzenie 2 kierunków od 1. roku może być bardzo trudne. Więc tutaj jest sceptyczny, raczej staramy się, nie pamiętam, czy to jest zabronione jako tako, ale na pewno nie jest to przez nas mile widziane. Sugerujemy też kandydatom, tak, żeby podjęli 2. kierunek z przesunięciem 1 roku. Tak, bo to jest łatwiej. Mamy wiele przypadków takich, że którzy podjęli i później element nałożenia się na przykład sesji, w której ma się 8-9 egzaminów, jest po prostu nie do przejścia, bo się ma codziennie egzamin. Wiadomo, staram się tam przesuwać egzaminy i tym podobne, ale to jest bardzo duże wyzwanie. Więc z reguły jest tak, że my sugerujemy przejście, po prostu przesunięcie przynajmniej o rok danych studiów, tak żeby można było pogodzić 2 kierunki. Wtedy jest troszkę łatwiej, bo pierwsze lata mają trochę więcej godzin, kolejne lata z reguły mają troszkę mniej. Dobrze. Oliwia pyta, ile obowiązkowych jest języków na wybranym kierunku i czy można je wybierać? Angielski jest obowiązkowy. Angielski jest obowiązkowy, realizowany przez 3 semestry i 2. język jest przez was wybierany. Paleta języków jest bardzo,
duża, wiadomo, angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański, nawet chyba lektoraty z japońskiego swojego czasu były. Tak, te hieroglify tak, pan próbuje odczytywać, no to właśnie mniej więcej może to by się przydało. W każdym razie tam wtedy są 4 semestry tego języka drugiego i tam możecie na różnych poziomach kontynuować język lub rozpoczynać od poziomu A1, od najniższego poziomu. To od was zależy. I ostatnie pytanie, ile maksymalnie można wybrać języków dodatkowych poza angielskim? Jeden jest język dodatkowy. On jest prowadzony, tak mówiłem, przez 4 semestry, więc to jest faktycznie normalnie, możemy to zrobić, możecie oczywiście kontynuować. 100 języków obcych ma wiele różnych możliwości zdobycia certyfikatów na różnych poziomach, w różnych językach, więc tam możecie kontynuować, ale to już na zasadach odpłatności. Dobrze, tutaj jednak to nie było ostatnie pytanie, bo pojawiło się jeszcze jedno ciekawe, to znaczy za co można dostać jeszcze dodatkowe punkty przy rekrutacji? Dodatkowych punktów rekrutacyjnych jako takich nie ma. Są dwie sytuacje, kiedy kandydat może się ubiegać i jak spełni te warunki, będzie miał przyznane punkty rekrutacyjne dodatkowe. To są kandydaci z niepełnosprawnością udokumentowaną, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności. Oni mogą otrzymać punkty rekrutacyjne dodatkowe. Jest jeszcze jedna sytuacja, taka oczywiście przykra i bolesna, to są osoby, kandydaci, którzy są sierotami. Również mogą się ubiegać o punkty, dodatkowe punkty rekrutacyjne, to jest na własny wniosek, muszą złożyć podanie do komisji i takie punkty będą przyznane. Też oczywiście laureaci olimpiad mają, tak. Zwolnieni są nawet u nas. Otrzymują maksymalną liczbę punktów. Tak, albo z którego przedmiotu, jeżeli tak. To są przedmioty, w zależności od poziomu. Ten wykaz jest też na stronie dostępny, więc musicie sprawdzić, jeżeli jesteście takim laureatem, czy to was kwalifikuje do pewnych jakby dostania maksymalnej liczby punktów, czy z przedmiotu, czy w ogóle z całości rekrutacji. I tym właśnie pytaniem zakończyliśmy naszą sekcję. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz tylko powtórzę, na pytania wasze odpowiadali dziekan do spraw kształcenia dr Marek Wąsowicz oraz dyrektor Centrum Obsługi Dydaktyki i Spraw Studenckich pani Katarzyna Łukaszewska. Dziękuję. A ja wam wszystkim serdecznie dziękuję za uczestniczenie w naszych specyficznych dniach otwartych i do zobaczenia na kampusie, jak to wszystko się już skończy. Cześć.